Hej ekipa, witam was w stadiu, witam was serdecznie na premierowym odcinku z Tower Master. Tower Master, dla tych, którzy nie widzieli wersji demo, której ogrywaliśmy na kanale, to jest prowadzenie własnej gospody. Ale uwaga, to jest gospoda w czasach średniowiecza, gdzie stawiamy naszą gospodę od zera, umeblowujemy, wybieramy menu, jakie trunki będą dostępne i zapraszamy gości. Oczywiście rycerze, kupce i nawet królowie. Co? Jak poradzimy sobie z tym wyzwaniem? Serdecznie zapraszam do premiery. Przypominam, ta gra jeszcze jest niedostępna na Steamie. Będzie dopiero od 16 listopada, więc to jest wersja przedpremierowa. Jeżeli was zachęci to, co tutaj zaprezentuję, jeżeli wam się spodoba ten tytuł, zapraszam was 16 listopada, oficjalna premiera. Serdecznie zapraszam w takim razie na odcinek. Tak wygląda nasza karczma. Na razie dosyć skromnie, gdyż dwie ławy, cztery stoliki, dwa stoliki, cztery ławy, ale i tak to przyciąga gości, więc jak widzicie, zaczynamy zarabiać. Jest pan Kat, są kupcy, jakieś panie i oczywiście co sprzedajemy? Na razie sprzedajemy tylko piwo i wodę, ale spokojnie, spokojnie, będzie więcej tego, będziemy się ładnie rozwijać. Oczywiście tutaj czekamy na więcej gości, bo musimy zarobić, musimy na stoliki zarabiać, musimy na wszystko zarabiać, ale patrzcie jak fajnie ta gra jest zrobiona, jak jest dopracowana, jak mi się podoba, tu piwo, tutaj jakieś dodatkowe jeszcze napiwki wchodzą, no i bardzo dobrze, właśnie o to chodzi, więc szanowna pani kelnerka ładnie obsługuje, wszyscy zadowoleni, tutaj też są wszyscy zadowoleni i badanie, słuchajcie, także rozwijamy, już idę w stronę kuchni, żeby tutaj ładnie dalej rozwijać i mamy także change quest, czyli zadanie, jakie mam realizować, zmiana nazwy, oczywiście zmieniłem, więc już mamy plus 2 do tutaj naszych celu w zadaniach, więc możemy później dodatkowe rzeczy odkrywać dzięki temu, jak widzimy, nowe receptury zdecydowanie, na przykład jakieś elite waitress, czyli elitarne jakieś naszą obsługę, super, fajne rzeczy tutaj są od wersji demo, jaką ogrywaliśmy, całkiem się pozmieniało, bo zresztą połowę tych rzeczy nie było dostępnych, a teraz no zobaczymy, zobaczymy, w każdym razie mogę sobie to oczywiście urządzać w trakcie, jak widzicie, tutaj mam obsługę, jak to wygląda, więc może kolejny stół byśmy zostawili, a czemu nie, dajemy sobie tutaj jeden i oczywiście do tego siedzenie, na razie damy standard, żeby proszę ogarnąć to, więc ta kelnerka powinna chyba dać radę obsłużyć gości. 8, 12, chyba da radę, więc śmiało możemy coś przyspieszyć, zobaczyć jak ta obsługa będzie tu wyglądać. No dobra, jestem zadowolony, faktycznie kasa leci do nas strumieniem, no ale sporo rzeczy tutaj trzeba będzie ulepszyć, dodawać. Poczekamy do badań z kuchnią, czy będziemy mogli niedługo serwować jakieś nawet posiłki. Jak widzicie, mamy, wynaleźliśmy kuchnię, bardzo dobrze, trzeba będzie w takim razie kuchnię rozbudować, więc zaraz się tym zajmiemy, tylko niech się skończy dzień chyba o 12, bo widzę, że więcej gości już nie przyjmujemy, nasza tawerna już dziękuję mnichom, elfkom, rycerzom, kupcom, dziękujemy serdecznie, pora posprzątać ten bałagan, tak, jeszcze elfka tutaj dopija wodę, a my już sprzątamy, zamykamy na dziś i zaraz bierzemy się za rozbudowę. Sądzę, że będzie zadowoleni. Natomiast tutaj mamy, udało nam się cztery stoliki odblokować, tak, i oczywiście ławy i zakończyliśmy badania i dzięki temu mamy przepraszam, tyle zadań na dziś. Chyba to jest dzienny, mam nadzieję, że to jest dzienny quest. No i patrzcie, ładne przyrostki. Mamy dokładne zestawienie, jakie wydatki, jakie tutaj przychody. No ogólnie na razie jesteśmy na minusie, wiadomo, bo sporo wydaliśmy na pierwszego dnia, żeby to wszystko ogarnąć. Ale i tak dobra nasza, teraz słuchajcie, pora odblokować kolejne. Lemoniada, 7 gości na dzień, muzyka, wiecie co, weźmy sobie na razie lemoniadę, zobaczymy później w jakimś kierunku pójdziemy. Natomiast ja bym z chęcią coś pobudował, na przykład zrobił tą kuchnię, o której była mowa, więc tutaj bym kuchnię, słuchajcie, w tym miejscu podpiął, więc ciachniemy, tak jak robiliśmy to w demku, tutaj kuchnię walniemy. Teksturę z ścian możemy też w sumie, czemu by nie, możemy jakąś teksturę walnąć, a nie będzie takie drewienko, żeby wiadomo było, że to kuchnia jest, słuchajcie, tu walniemy taką teksturę, proszę, tak, elegancko. I tutaj oczywiście możemy jeszcze podłogę zrobić. Zróbmy w płytki, a co? Polecimy w luksusy, czemu by nie? No i tak, trzeba oczywiście jakieś przejście zrobić, jakieś ładniejsze. No tak średnio widzę, nie ma, tak, no to zróbmy tutaj takie coś.
i oczywiście zobaczmy, czy możemy już wyposażyć naszą kuchnię. Więc tutaj oczywiście przechodzimy do trybu budowania. Kuchnia, tak jest, counter, czyli lada, z tej strony kucharz, czyli trzeba obrócić, z tej strony obsługa, dobra, czyli mamy to ogarnięte, jakoś tak to będzie. Tu mamy plate shelf, czy jakieś półeczka dla naszego kucharza, niech będzie, i jakaś skrzynia obok też tutaj będzie sobie. Okej, czyli tam, gdzie jest dostępne, nie rozumiem, co są. Skrzynia zajmuje dwa, dobra. I co możemy tu zrobić z tych podstawowych rzeczy? Uj, biednie, słuchajcie, biednie, bo nic więcej nie mogę. No nic, zobaczmy, dywany, słuchajcie, możemy jakieś dywany jeszcze postawić. Specjalne, a lepszy bar. I jak widzicie, sporo nowych rzeczy. Ale to wszystko też na prestiż się przelicza, więc na pewno skorzystamy, tylko nie w tym momencie. Jakieś krzesełka, no raczej nie. No dobra, słuchajcie, mamy to wszystko ogarnięte, teraz tylko trzeba zatrudnić kucharza, szefa kuchni, który nam będzie, trzeba wybrać po prostu najlepszą osobę. Zobaczmy, kogo możemy tutaj przygotować. Chyba wybrałem idealnego, Bert będzie naszym kucharzem. Proszę bardzo, zatrudniamy. Mamy, tutaj oczywiście mogę dodatkową kelnerkę obsłużyć, zatrudnić właściwie, jeżeli ta jedna sobie nie będzie dawała radę. Na razie to sprawdzimy, pora rozpocząć chyba kolejny dzień. Tutaj będziemy mogli w przyszłości ewentualnie coś garać, więc kolejny dzień, pora rozpocząć. Zapraszamy i czekamy na gości. Jak widzicie, nasza tawerna czeka, aż nowi goście przybędą, a my będziemy dalej się rozwijać. Zobaczymy w ogóle, jak daleko będziemy w stanie tutaj ogarnąć. Jak widzicie, faktycznie mamy kolejne questy dzienne, 200 klientów, cherry cake, czyli jakieś ciasto i upgrade naszego pracownika. Spoko, damy radę, tylko niech jacyś goście. O, są, pierwszy gościu jest, pierwsze piwo, o, jest jakaś łuczniczka, jakaś łowczyni do nas przybyła. No dobra, słuchajcie, pora w takim razie zobaczyć, gdzie nam to do wszystko doprowadzi, jak dzisiaj dużo zarobimy. I tak wygląda nasze zestawienie. Tutaj mamy przyrost kasy, no bo jesteśmy na plusie, plus 450, więc jesteśmy na plusie. Tutaj mamy 31 klientów, obsłużyliśmy jakości zwykłej, więc no bez rewelacji. Obłożenie 75%, spoko. I tutaj lokalne rzeczy, jakie było serwowane, czyli jedzenie, ile drinków. I jesteście zadowoleni? Nic, ani jednego z niezadowolonego klienta. I niech tak zostanie, w takim razie. Sądzę, że pora rozpocząć kolejny dzień, ale zanim to zaczniemy, oczywiście odblokujemy coś tu więcej, a nie, po prostu zabieram sobie te monety, dobra, to lecimy dalej z kolejnym dniem, chyba obsługa na razie nie jest potrzebna, muzyka tutaj się rozwija, sądzę, że wszystko będzie na razie na dobrym poziomie, chyba, że mogę jeszcze popracować z naszymi tutaj pracownikami, żeby na przykład szybkość była lepsza, właśnie, może ulepszymy odrobinkę naszą tutaj dziewczynę. Sądzę, że jak najbardziej. Jak widzicie, awans jest. Dobra, poziom drugi. Nasz tutaj barman też ma awans. Proszę bardzo, oczywiście to też wynagrodzenie rośnie, ale dzięki temu szybciej będą pracować. Więc możemy wydać jakieś punkty, na przykład szybkość w noszeniu, proszę. I dla ciebie jakaś szybkość w noszeniu. Częściej nosisz czy nie nosisz? Wiesz co, ja to się tobie przyjrzę, bo jeszcze tego nie wiem, więc rozpocznijmy jeszcze jeden dzień i zobaczymy, jak to dzisiaj nam się uda. Zobaczmy, ile kasy dzisiaj zgarniemy. I to jest nasze zestawienie, jesteśmy na plusie, choć były jakieś drobne wydatki, oczywiście wynagrodzenie i jakieś uzupełnienie produktów, bo jednak ja uzupełniam składniki do naszej kuchni. Za niezadowolonych klientów zero. I dobry kierunek, w takim razie przyjrzyjmy się temu, co możemy jeszcze tu zrobić. Zróbmy uzupełnienie, jak widzicie, zboże się kończy za 45 i full, kurczę, za full, nie ma problemu, dobra, tutaj może mniej, bo jednak tego mniej nam schodzi, troszkę więcej kasy, dorzućmy w takim razie kolejną rzecz, czyli lemoniadę, oczywiście, oczywiście uzupełniamy na full, więc będzie tego sporo, piwo, także mogę uzupełnić, piwo za 10, max refill za 65, a za dychę weźmiemy, zobaczymy, swoją drogą możecie teraz sobie przeliczyć, co lepiej się opłaca, czy po litrze, czy po 10, czy maksymalne. Dajcie mi znać w komentarzu, co według was tutaj lepiej się opłaca. Ja teraz nie będę się bardziej skupiał na tej matematyce, ale może tutaj faktycznie jest coś lepiej warto zrobić.
kolejną rzeczą, jaką na pewno będę chciał zrobić, czyli trochę pobawić się w dekoracje, żeby nasz prestiż trochę urósł. Więc dekoracje mamy całe multum, od jakiegoś globusu, jakiejś scrolli do broni. Ale skoro jest to średnio, wiecie, to wiecie co, ja sobie postawię tutaj, proszę. 560 doświadczenia, tutaj patrzę po kasie. Najlepiej by było, gdybyśmy mieli dostęp do kominka, tylko kominek strasznie drogi jest. No i nam tego tak nie podnosi. Tutaj możemy dać jakiś własny baner. A wiecie co? Ten baner, a to są takie banery. To dajmy ze 2, tutaj 2. Tutaj w sumie też może być taki faktycznie będzie. I to nie dość, że nam podnosi prestiż, to więcej klientów nam ściąga, więc jak najbardziej na plus. Słuchajcie, mamy to. Oczywiście te banery mogę chyba edytować. Mogę czy nie mogę? Chyba muszę kliknąć przed wyborem. Nie wiem, ciężko stwierdzić, czy mogę kolory zmieniać. Będę musiał później to posprawić. W każdym razie, jak widzicie, sporo tych dekoracji mamy, a pieniędzy niestety zero. Więc no tyle to jest właśnie naszej przygody. Chciałem jeszcze światło polepszyć, no ale nas nie stać, więc spróbuję jeszcze ze 2 dni tutaj spędzić i może trochę te dekoracje podkręcić. Rozpoczynamy kolejny dzień, jak widzicie, nasza tawerna troszkę urosła i nawet, słuchajcie, mamy podium. Podium dla naszych muzykantów, proszę, 2 na dziennie chyba będzie wystarczająco, bo mamy 14 gości ekstra, jak najbardziej zapraszam, w takim razie muzykantów tutaj. Niestety nasza koleżanka tutaj marudzi, że zarabia za mało, no troszkę mnie to martwi, dlatego też zastanawiam się, czy nie zatrudnić na jej miejsce kogoś innego, kto będzie tańszy, bardziej wydajny. Na pewno przy ilości stołów, które mamy w tym momencie 6, ona sama z nie poradzi, więc na pewno weźmiemy sobie, dotrudnimy nową osobę, na przykład lepsza tutaj praca, poziom drugi, lepsze za zdobywanie doświadczenia, ale dobra, słuchajcie, obsługa rozpoczęta, mamy także tutaj kolejne rzeczy, musical podium, odblokujemy, bardzo fajnie, podłoga, możemy odblokować. Mamy 5 stolików, także mamy i jeszcze tylko reszta rzeczy, które musimy zrobić. Już w badaniach idę w kierunku ogniska, grilla, gdzie będę mógł lepsze te potrawy robić. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, czyli wydarzenia niezwykłe, event, na przykład jakiś event i mogę sobie wybierać, słuchajcie, na przykład dzień lemoniady i dodatkowo 20 rzadkich gości się może pojawić, więc weźmiemy sobie taki dzień, proszę bardzo, specjalny event, dzień lemoniady i proszę bardzo, obsługa jest, no i gdzie ci muzykanci, halo, przyjdą jutro? Ja myślałem, że przyjdą dzisiaj, ja ich zatrudniłem na dziś, a w sumie dobrze, bo jutro mamy event, nawet lepiej będzie, w takim razie mamy ogarnięty. Dobra, słuchajcie, obsługa jest, dekoracja, jak widzicie, też troszkę sobie tu porobiłem, więc mamy przyrost pieniędzy już konkretniejszy, już tych gości jest więcej obsługiwanych i jest to prawidłowe, więc całkiem spoko. Weźmiemy może taką zmianę, że szanowna pani będzie obsługiwała tylko drinki i sprzątanie, zero jedzenia i room service na pewno nie, a ty będziesz miała dla sprzątania, nie bierzesz i obsługujesz jedzenie i food service, drinki w mniejszej kolejności, więc żeby taka była podział, żeby były obie zadowolone, żeby tutaj faktycznie była ten podział pracy lepszy. Tutaj kucharz też się uwija całkiem konkretnie, jeszcze ma zapasy, nie muszę się w ogóle o to martwić. Lemoniada, woda i piwo także są pod ostatkiem, więc wszystko w porządku. No mam nadzieję, że szanowny pani się poprawi nastrój, bo nie chciałbym jej stracić poziom 3. Ale jeżeli się jej nie spodoba, no to wiecie co, to po prostu mamy szansę zrobić kogoś innego. O, jakieś kolejne zadanie mamy. Mamy, super, mamy ekstra, zgadnęliśmy za obsługę ciast, spoko. Więc jak widzicie, ciasta się opłaca produkować. No dobrze, w takim razie czekamy na dzień kolejny, a właściwie czekamy na zakończenie tego dnia, jak skończymy z tą kasą, bo wydatki były dosyć solidne. Mogłoby się wydawać, że wydatków było sporo, bo powiększyliśmy budynek. Jak widzicie, jesteśmy plus 800 i nawet prawie bym rzekł, że mamy większy przychód niż poprzednio, więc warto ulepszać, warto zwiększać zadowolenie klientów, warto przyciągać więcej klientów. Dodatkowo mamy kolejne poziomy, tutaj jabłuszka, ciasto jabłkowe już podniosłem, teraz chlebek podnoszę na zadowoleniu, na jakości, więc na pewno będzie szansa na wyjątkowych gości także. Więc dobra, słuchajcie, rozpoczynamy chyba i kolejny dzień. Zobaczymy, czy szanowna pani nie zrezygnuje, bo jednak jej nie odpowiada. A czy już wiecie co, zrobimy tak. Zobaczymy, czy może ją to przytrzymam dłużej.
ewentualnie napiwki, może z większej. O, słuchajcie, to można by zrobić. Ewentualnie zróbmy tak. Dajmy jej full napiwki. Dajmy jej więcej napiwa. 3-4 drinki. Choć na drinki to ok. Speed not caring, czyli nie nosząc, ma szybki prędkość. Po schodach nie potrzebuje. Mogę tutaj dać. I jest według mnie optymalnie. Proszę bardzo. Chyba będzie wszystko w porządku. Więc proszę bardzo, zaczynamy kolejny dzień. I zaczyna się ministrelowie, także już widzicie, przybyli, także są, już grają, przyciągają gości. Jakie tłumy do nas zwalają, a 200 nagrody, słuchajcie, 200 nagrody przyciągnęło, super, podoba mi się event, zadowolony, czyli muszę 20 gości obsłużyć, a to o to chodziło w tym evencie. Dobra, podoba mi się w takim razie. No i obsługa gości, gdzie ministrelowie świetnie dają robotę, 14 więcej, więc mamy to, bardzo fajnie. A ja w sumie tak mówię o tej tawernie, a zobaczmy, czy okolica jakaś wygląda ładniejsza. No tu jest las, tu jakieś grzybki, tu jakieś ścieżka, tu jakieś ten. A proszę, tu mamy zamek, no dobrze wiedzieć, że jesteśmy sąsiadami zamku. Jeżeli chodzi o kwestię budowy, no to mamy jeszcze kawałek miejsca do zabudowania, jeszcze może się to przydać, więc póki co zbieramy kasę, bo sądzę, że będzie warto się tutaj jak najbardziej rozwijać. I oczywiście wszystko mamy, odblokowujemy, a nie, to są nowe zadania, myślałem. 50 razy muszę kupić składniki, haha, dobrze. W takim razie proszę, obsługa. Tutaj mogę kolejnych oczywiście klientów obsługiwać. Tutaj, no, chciałbym ci podwyżkę dać. W sumie dajmy mu minimalnie, żeby nie uciekł od nas za szybko. Zawsze mogę oczywiście zatrudnić na jego miejsce innego, tańszego, bardziej wydajnego. No, ciężkie czasy średniowiecza, gdzie pracownik nie był szanowany, więc chorobowego nie muszę płacić, ZUS-u nie muszę płacić. Mogę z dnia na dzień go zwolnić. Ma prawo też odejść. A jak widzicie, 1200 już mamy, a dopiero jest połowa dnia. No co tu dużo mówić, nasza gospoda masakrycznie się rozrasta. Już nie wyrabiam nawet z dostawami wina, lemoniady, innych trunków. Jedzenie na razie spokojniej. Natomiast jak widzicie, rozrasta nam się biznes, rozrasta. I zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Jestem ogromnie ciekaw kolejnych eventów, na przykład jestem ciekaw eventu tutaj, na przykład Wayne Tasty. Tylko żeby to zdobyć, oczywiście muszę sobie odblokować ser. Ser, który będę miał dostępny, jak tylko zrobię 10 ławę, no to jest dosłownie odrobinę, tyle nas dzieli od tego, żeby móc to odkryć. Natomiast zobaczymy, jak widzicie, obsługa, 3 kelnerki, słuchajcie, 3 kelnerki obecnie mamy, to jest u mnie max, który mogę wyciągnąć, nie wiem jak to dalej się rozwinie, zobaczymy w przyszłości. Natomiast zauważyłem jedną zmianę, mianowicie jeżeli chciałbym zatrudnić kolejną osobę, to każda nowa osoba już jej poziom, czyli nasza gospoda zyskuje poziom, więc pracownicy z automatu też mają poziom. Nie mogę zaczynać od pracowników zerowych, więc chyba warto dbać o tych naszych domyślnych, jeżeli tak można nazwać, domyślnych tych na początku. No chyba, że faktycznie tutaj, no nie wiem, czy kwestia doświadczenia mi jest akurat tak potrzebna. No dobra, rozwiniemy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na przykład tutaj szybsze obsługę, więcej drinków będziesz mógł obsługiwać. Zobaczymy, w każdym razie nasza gospoda naprawdę rośnie. Rośnie w siłę, kolejne badania, już oblokowuje jakieś przygody. I zobaczymy, co dalej, gdzie nas to doprowadzi. Myślę o kominku, myślę o kolejnych rzeczach. Dostanę nawet obraz za darmo, żeby tutaj lepiej dbać o jakość, o prestiż naszej gospody. W każdym razie jest tego dużo, bardzo dużo. I wcale nie żałuję, że tak dobrze nam idzie. No przyrosty mamy, jak widzicie, konkretne. Wydatki też, ale mamy też unikatowych już. Mamy obłożenie 95%. Niedługo to trzeba będzie dać rezerwację tutaj tworzyć, pisać, żeby się dostać do naszej gospody. Oj, niedługo może do tego nawet dojść. O proszę, jacy zbrojni tutaj przybyli. A tak, już wiem, bo postawiłem, słuchajcie, ten stół przygód. Tylko nie rozumiem tej zasady, bo okazuje się, że w tym stole przygód mogę znaleźć naszych bohaterów. Jak widzicie, 12, 2, 4, 6, 8 wojowników, żeby na przykład pozyskać ser. Okazuje się, że koszt, żeby ser mieć do dyspozycji w kuchni, to jest 109, no nie będzie to łatwe zadanie, ale jest to konieczne, więc oczywiście chcę nająć, proszę. You can, co? 109, przepraszam bardzo, jak nie mogę zacząć?
A, muszę wybrać ludzi. Aha, szanse powodzenia. To ekstra mogę? No nie, 970. Weźmiemy w takim razie takim zestawie i za 109 niech wyroszą. Skoro tak, to proszę bardzo, bo faktycznie zauważyłem tutaj. A, goście, dostałem 200 monet za obsługę gości, super. Okazuje się, że te dodatkowe składniki, nie mogę ich tutaj normalnie zakupić, muszę je właśnie z przygód, a żeby zrealizować zadanie w przyszłości na ser, wine tasty, czyli kopiec wina, czy po prostu impreza z winem, to mamy 10 sera, no to nie będzie to łatwe zdanie, czyli musimy zdecydowanie więcej pozyskać. W takim razie sami widzicie, że nie będzie to wcale łatwe pozyskiwanie tych składników, ale dobra, w takim razie zobaczmy, co jeszcze tutaj możemy, ewentualnie jakieś zadania, jakieś truskawki widziałem. O, tu są, jest 20 truskawek, 45 czarek. No wiecie co, nie straćmy na to czasu, w takim razie wyślijmy kolejną ekipę, w końcu nas stać po truskawki oczywiście. Trudność 50, dobra, ogarniemy 50 szans, 72, 100%, niech leci, proszę bardzo, ekipa za 106 poszła, wyruszyła, już wiem, dobra, teraz wiele wyjaśnia, a my dalej zgarniamy skarby, zgarniamy tutaj kasę i cieszmy się tym, co tutaj doświadczamy, czyli piękny rozwój naszego biznesu. No proszę, tu są złodzieje, oż wy, musimy mieć straż, no tego się nie spodziewałem, to naprawdę coś nowego, całkowicie odmiennego, czy jak widzicie, straże musimy mieć, żeby następnym razem nas nie okradli, co nam gwiznęli, przepraszam bardzo, wino, i najgorsze jest to, że nawet nas nie stać na uzupełnienie zapasów. No co za łobuzy, niemożliwe. Ach, dobra, słuchajcie, w takim razie jak widzicie, musimy zarobić, musimy na wszystko ogarnąć. Ale widzę, że już ser do nas przybył, tak? Przepraszam bardzo, już podróż wróciła? Nie, kto wrócił? Nie, to nowi. A, i mamy kolejny, słuchajcie. No to w takim razie weźmiemy 10 więcej sera. Za 114, proszę bardzo, będziemy akurat mieć na event. I miejmy nadzieję, że faktycznie ten ser niedługo przybędzie. Ale jak widzicie, są też tutaj kradzieże. No tego się nie spodziewałem, ale dobra, to nawet spoko, fajnie, tym lepiej, tym lepszy smaczek, jak widzicie, ta gra prezentuje, ta produkcja naprawdę jest ładnie dopracowana w każdych elementach, nawet może was zaskoczyć, a wy o tym nie wiecie, przygotujcie się, wymaksujecie, a tu wejdzie wam w złodziej i zabierze najcenniejsze dary. Ach, no trzeba uważać. Natomiast z Tower Master na dziś to tyle. Pamiętajcie, gra wchodzi na Steama 16 listopada i będziecie mogli ją śmiało przetestować samodzielnie. Mi się bardzo gra podoba, a czy będzie z tego więcej, to już właśnie od was zależy, czy ta gra zostanie z nami na dłużej. Za dziś wam ogromnie dziękuję, pamiętajcie o łapkach, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!